W gorączce przedświątecznych przygotowań bardzo często zapominamy o tym, co już jest tydzień po nich. Sylwester. Co zrobić, jeżeli już nie zdążymy umówić się ani do kosmetyczki, ani do fryzjera, a w dalszym ciągu chcemy wyglądać bardzo ładnie? Wtedy jesteśmy zdane tylko na siebie, ewentualnie na pomoc naszych przyjaciółek. Sylwestrowe przygotowania zaczynamy oczywiście od włosów. Delikatnie rozczesujemy nasze włosy i dzielimy je na dwie części. Następnie każdą z części dzielimy na mniejsze pasma i każde z nich delikatnie kręcimy odrobinę do tyłu. Sylwestrowy makijaż zaczynamy oczywiście od nałożenia bazy. Nakładamy cienką jej warstwę dokładnie na wszystkie poszczególne części naszej buzi. Później bierzemy do rąk korektor i nakładamy go pod oczy. Bierzemy do rąk podkład i jego niewielką ilość nakładamy na rękę i później za pomocą specjalnej gąbeczki nakładamy go równomiernie na naszą twarz. Następnie bierzemy do rąk puder i za pomocą grubego pędzla delikatnie rozprowadzamy go na twarzy. Teraz przyszedł czas na oczy. Aby mocno podkreślić oko, wybieramy ciemniejsze kolory. Nie zapominamy o dolnych powiekach, a następnie dokładnie tuszujemy rzęsy. Czas na odrobinę różu na policzkach i szminki, którą nakładamy na usta. Całość makijażu dokładnie spryskujemy utrwalaczem, tak aby utrzymał się on na naszej twarzy przez całą noc. Makijaż i fryzurę mam już gotową, nie pozostało nic innego, jak ubrać sukienkę.